Mamy również drugą opinię pana Dominika Stefanko, który również podtrzymuje, że postanowienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej było prawidłowe, dlatego że nastąpiły przesłanki dotyczące wykluczenia. Woli jeszcze zanim będziemy rozpatrywać, to pani Ewa Kura zwracała uwagę na uchwałę, jeżeli chodzi o połączenie spółek, to również była opinia prawna pana Dominika Stefanka dotycząca, że uchwała nie jest zasadna dotycząca połączenia spółek. Dobrze, to proszę, ja tego nie widzę. Otrzyma pan, nie otrzyma, bo powiem tego. I tak samo bym chciała otrzymać tą opinię prawną. Też pani otrzyma opinię pana Dominika Stefanka. Proszę. Jeżeli nie było projektu uchwały przedłożonej Państwu, to i po co to? Dlatego, że obowiązuje Pana ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 18, jak również o tym, że Pan jako burmistrz nie może sam decydować o mieniu gminnym. Tym bardziej w tym przypadku łączenie dwóch spółek, jak wczoraj Pan powiedział, 5,5 miliona, sam będzie Pan podejmował decyzję? Tak. Na mocy jakiego przepisu? Kodeksu spółek handlowych. Ale tutaj w tym przypadku jest jasno napisana ustawa, która dotyczy samorządu gminnego. No więc a właśnie spółki z udziałem 100% gminy są to owszem spółki działające na zasadach spółek prawa handlowego, ale to są samorządowe. Żeby nie przekręcić słownictwa. Ja teraz to są przedsiębiorstwa. Nie do końca są przedsiębiorstwa. No właśnie nie są przedsiębiorstwa. Czyli rozstrzygnięcie przewodniczącego komisji rewizyjnej, uznałem, że zaszły przesłanki do tego typu działania. Zwracam uwagę, że sformułowanie statutu nie posługuje się pojęciem, jeśli zaszło zdarzenie jakieś, które rzuca, tylko jest sformułowanie miękkie. Jeśli jest prawdopodobieństwo zajścia tego typu sytuacji. Nie jest to żaden zarzut, nie jest to żadna oparta na winie, tylko na spełnieniu pewnej przesłanki A i B. Wtedy następuje to rozstrzygnięcie.